Szkółka piłkarska Harnasie w Tymbarku i klub sportowy KS Tymbark zorganizowała halowy turniej piłkarski imienia Józefa Sipaka, zasłużonego piłkarza, trenera oraz wspaniałego wychowawcy dzieci i młodzieży. Organizujemy to po raz czwarty, ten turniej. Cieszy się dość dużą popularnością. W turnieju o Puchar Wójta gminy Tymbark wystąpiło 6 drużyn z Nowego Sącza, Rabki, Krakowa, Limanowej, Krzeszowic i sami gospodarze, czyli drużyna Harnasi. Michał mi powiedział, chce się zapisać na treningi. I powiedziałem, że chce. A powiedzcie, dlaczego lubicie grać w piłkę? Bo jest fajna. Rywalizowali w nim chłopcy z rocznika 2008-2009, grając systemem pucharowym, a więc każdy z każdym. Turnieju nie udałoby się zorganizować, gdyby nie zaangażowanie i pomoc rodziców. Spędzanie tego czasu wolnego nie było tylko, może być zabierane przez gry na komputerze, tylko przede wszystkim o to, żeby dbać o swoją formę, kondycję, sprawność fizyczną, żeby to było po prostu dla nich dobre na przyszłość. A jeżeli chce po prostu grać tą piłkę, no to trzeba mu to po prostu wspierać. Dlaczego akurat taką formę spędzania wolnego czasu pan wybrał właśnie dla syna? W obecnych czasach dzieciaki nie mają za dużo obowiązków związanych na przykład z gospodarstwem, a wysiłek fizyczny, kultura fizyczna jest bardzo istotna dla ogólnego rozwoju dzieci. Dlatego z miłą chęcią spędzamy tutaj czas. Zwycięzcą całego turnieju zostali gospodarze, czyli drużyna Harnasi. Choć sportowo byli oni mało gościnni, to liczyła się przede wszystkim dobra zabawa i popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. Józef Budacz, TV28.